Witam Was serdecznie na pierwszym spotkaniu z serii Listu do Rzymian. Będziemy sobie spoglądali na właśnie ten list, który Paweł pisał do kościoła w Rzymie, aby zauważyć, że przesłanie, które tutaj jest, jest niesamowicie ważne dla kościoła zarówno w pierwszym wieku, jak i dla nas dzisiaj. Ten list jest obiektem różnych badań, studiów wielu chrześcijan dzisiaj. Często przytaczane są fragmenty również tego listu, aby poprzeć pewne twierdzenia, pewne myśli, ale chciałbym, żebyśmy my spojrzeli sobie na niego z perspektywy takiego ogólnego przesłania, które Paweł kieruje, abyśmy lepiej mogli zrozumieć też te pojedyncze wersety, które często są przytaczane. A więc spróbujemy sobie podzielić list do Rzymian, ten pierwszy rozdział, na pewne takie sekcje. Myślę, że niektóre Biblie nawet mają tego typu sekcje, na przykład Biblia Tysiąclecia, a więc ja wyszczególniłem tylko trzy. Jest to powszechne kapłaństwo, jest to przykład i współpraca w kontekście Kościoła i jest ogólne przesłanie, które Bóg kieruje do pogan w kontekście Jego objawienia z perspektywy natury i pewnych problemów, które wyniknęły ze złej interpretacji. A więc, kiedy patrzymy na pierwszy rozdział, widzimy powszechne apostolstwo i czytamy w tym pierwszym rozdziale, czyli w wersetach od 1 do 7, takie słowa. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii, którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych, o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieźć do posłuszeństwa w wierze wszystkie narody dla Jego imienia, wśród których jesteście wy powołani przez Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od naszego Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że w tym pierwszym fragmencie widzimy, że Paweł bezpośrednio zwraca się do chrześcijan, do tych wierzących właśnie z kościoła, który znajduje się w Rzymie. Ale używa on ciekawego języka, ponieważ zwraca się, że jest on tym, który jest powołany, jest apostołem, jest odłączonym i głównym zadaniem Pawła jest ogłoszenie Ewangelii Chrystusa, która jest czymś, co zmienia życie ludzi. I Paweł pokazuje przez swój przykład, że nie tylko on jest powołany w tym tekście. Za chwilkę zauważymy, że również te osoby, które są w Rzymie, są podobnie jak Paweł, powołane do tego, aby Ewangelię Boga opowiadać innym, aby również głosić. Drugi fragment. Zauważcie, że Paweł zwraca nam uwagę, że Jezus jest kimś szczególnym, ponieważ On przyszedł tutaj według ciała, jak zwraca się do nas, i że pochodził z potomstwa Dawida. A więc próbuje nam pokazać, że Jezus nie jest kimś, kto pojawił się znikąd, nagle, niespodziewanie, ale że został zapowiedziany właśnie przez Pismo Święte i że miał wywodzić się z pokolenia Judy, z rodu Dawida. A więc już na samym początku pokazuje nam pochodzenie Chrystusa, ale to nie jest wszystko, ponieważ kiedy dalej kontynuuje, zwraca naszą uwagę na to w 4 wersecie, że pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie. To jest ciekawe. Zwróćcie uwagę, że z jednej perspektywy Paweł pokazuje nam takie człowieczeństwo Chrystusa, a z drugiej strony pokazuje nam bóstwo Chrystusa, które jest związane z Duchem Świętości i ze zmartwychwstaniem. Możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby Jezus nie miał Ducha Świętości. Nie byłoby wtedy zmartwychwstania. Ale Paweł pokazuje, że wiara chrześcijan jest skupiona wobec tego, że Chrystus a. urodził się, a b. przez swoje życie pokazał, że On jest Mesjaszem, że On jest powołany, że On, mimo że umarł, to zmartwychwstał i to zmartwychwstanie świadczy o Nim, że Jego słowa były prawdziwe.
ponieważ gdyby nie były prawdziwe, gdyby mówił coś, co było niezgodne z wolą Ojca, nie byłoby tego zmartwychwstania. Nie mógłby powstać, gdyż byłby znaleziony jako grzesznik. Dalej czytamy, że to zmartwychwstanie, to ta świętość Chrystusa jest połączona z czymś jeszcze. Że to przez to, przez Niego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieść do posłuszeństwa w wierze wszystkie narody dla Jego imienia. To jest niesamowite, że Paweł idzie dalej tą myślą i pokazuje, że przez to, co Chrystus dla nas uczynił, otrzymaliśmy apostolstwo. To słowo tutaj jest ciekawe, ponieważ kiedy myślimy o apostolstwie, to myślimy o 12 apostołach, którzy zostali wybrani, powołani do tego, aby właśnie opowiadać o Chrystusie, który o Jego życiu, o Jego zmartwychwstaniu i Jego misji. Ale tutaj, w tym fragmencie Paweł nie mówi o wszystkich, o tylko i wyłącznie o apostołach i o sobie, ponieważ siebie również nazywał apostołem, ale zwraca nam uwagę na coś bardzo ważnego, to znaczy na generalne apostolstwo, czy też generalne wybranie, a więc należy się zastanowić, czym ono tak naprawdę jest. I kiedy spojrzymy sobie na słowo apostolstwo, to ono łączy nam się z kilkoma ciekawymi aspektami. Jednym z nich jest powołanie, ale powołanie to nie jest wszystko, ponieważ w definicji tego słowa w języku greckim apostolstwo odnosi się do emisariusza, do kogoś, kto jest wysłany przez kogoś. Więc Paweł próbuje nam tutaj zwrócić uwagę, że to przywiedzenie, to danie apostolstwa i przywiedzenie innych do Chrystusa, czy też do posłuszeństwa, jest związane z tym, że każdy z nas jest powołany do tego, aby być właśnie emisariuszem Pana Boga. Aby mówić o właśnie tej Ewangelii Bożej, od której Paweł nam zaczął. Ale to nie jest wszystko. Kiedy byśmy czytali sobie dodatkowo wersety, na przykład z Ewangelii Jana, 13 rozdziału, 16 werset, albo z Filipian, 2 rozdział i 25 werset, zobaczymy tą samą myśl, w której Chrystus lub też w liście do Filipian Paweł też zwraca naszą uwagę na to, że jest powołanie w kontekście apostolstwa 12, ale jest też powołanie, do którego Bóg zachęca każdego z nas. A więc nie zawsze Paweł ma na myśli tą samą kwestię. Ale dlaczego nam mówi właśnie o tym powołaniu w kontekście każdego z nas? O tym kontynuuje dalej. Mówi, że wśród których jesteście wy powołani przez Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy jesteście w Rzymie umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko to, co Paweł powiedział do tej pory, było po to, aby zbudować narrację, w której pokazuje Chrystusa jako centrum wiary chrześcijańskiej i jako tych ludzi, którzy właśnie są w Rzymie, powołanych, świętych, do głoszenia o Bogu, o Jego sprawiedliwości, o Jego Ewangelii w kontekście Krzyża Chrystusa. Spójrzcie, że to jest niesamowite, ponieważ jeżeli zastanowimy się nad tym z perspektywy dzisiejszej, to te same słowa Paweł może skierować do nas, do Kościoła Bożego, do tych, którzy uwierzyli w Boga. I to jest niesamowite, ponieważ z tej perspektywy każdy z nas jest niejako posłany przez Chrystusa w chwili, w której uwierzy do tego, aby robić dokładnie to samo, co Paweł mówił w pierwszym wersecie, czyli do apostolstwa, do odłączenia i do głoszenia Ewangelii Bożej. Niesamowite. A więc spójrzmy sobie na ten pierwszy fragment, który mieliśmy i na główne myśli z nim związane. Pierwszym takim elementem, który należy sobie przypomnieć, to jest to, że wiara jest oparta na takim autorytecie, który również jest związany z drugim wersetem, czyli z tym proroczym autorytetem, a więc z Pismami Świętymi, do których Paweł tutaj nawiązuje. Kolejny element to jest ludzka natura Chrystusa, która miała tutaj do odegrania bardzo ważną rolę, a więc takie uczynienie Go naszym bratem, aby mógł współczuć nam tutaj ludziom, którzy jesteśmy pogrążeni w grzechu,
Ale pokazuje jeszcze w kolejnym wersecie, czyli ten kolejny punkt, że to synostwo jest przez zmartwychwstanie, a więc przez takie święte życie, więc jest różnica w Chrystusie w kontekście my a On. My jesteśmy grzeszni, On jest bezgrzeszny. Dlatego mógł być tą ofiarą za każdego z nas. I kolejny element jest związany z apostolstwem w kontekście generalnym do głoszenia Ewangelii. A więc w chwili, w której słyszymy, akceptujemy, wierzymy w Chrystusa, sami jesteśmy powołani przez Niego do tego, aby ogłosić tą dobrą nowinę innym. I na końcu zwraca uwagę na powołanych świętych, każdego z nas. Kiedy spojrzymy sobie na ten kolejny aspekt, czyli ten fragment od 8 do 17 wersetu, kiedy, jak to nazwałem, przykład i wspólnota, kiedy Paweł zwraca się znów do tych ludzi i pokazuje im, jak bardzo wartościowa i odpowiedzialna jest ta funkcja tych ludzi, którzy są oddzieleni, wybrani i uposażeni Ewangelią, która ma zmienić życie również innych. Przeczytajmy sobie ten fragment od wersetu 8 do wersetu 13. Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara płynie na cały świat. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach, zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się za wolą Bożą odbyć podróż do was. Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. To znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli z obopólną wiarą. Waszą i moją. A nie chcę, abyście wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, ale byłem odtąd zatrzymywany, abym miał jakiś owoc zarówno wśród was, jak i wśród innych pogan. Interesujący fragment. Zwróćcie uwagę, że Paweł pokazuje nam tutaj, że on służy w duchu Ewangelii Bogu, a Ewangelia jest jego Syna. Co jest dodatkowo niesamowite w tym fragmencie, że podkreśla tutaj wiarę i przykład osób wierzących w tym kościele w Rzymie, jako ta, która płynie na cały świat. Myślę, że każdy z nas chciałby usłyszeć, że nasza wiara jest takim przykładem, o którym mówią w innych miejscach świata. Ten kościół w Rzymie był jeszcze ważnym miejscem z tego względu, że był to w ówczesnym świecie takie centrum, można by powiedzieć, najważniejsze miejsce świata. Dzisiaj może trudno mówić globalnie, ale lokalnie, na przykład w Polsce, możemy sobie powiedzieć, że takim miejscem jest na przykład Warszawa. Jeżeli by ktoś mówił w Krakowie, w Łodzi o chrześcijanach w Warszawie, że ich wiara płynie na cały świat, no to myślę, że byliby z tego dumni. Tutaj Paweł właśnie zwraca się tak do tego kościoła i kontynuuje, że jest on osobą, która zawsze prosi, żeby za wolą Bożą udało się mu dotrzeć do tego kościoła. To jest niesamowite, że Paweł jako ta osoba, która zwiedziła naprawdę praktycznie większą część ówczesnego świata, nie mogła dotrzeć przez długi, długi czas właśnie do Rzymu. I było to dla niego problem, ponieważ on chciał w jakiś sposób wpłynąć na nich i pomóc im. Nie tylko przez tą modlitwę i wzmianki właśnie takie orędownicze w kontekście tego zboru, ale tak praktycznie, bliżej, aby oni mogli być ubogaceni jego doświadczeniami. I zaczyna nam mówić właśnie o tych doświadczeniach. Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. Paweł często w różnych listach mówi o różnych darach, ale zastanówmy się, o jakim darze będzie Paweł mówił w tym fragmencie. Ponieważ on kontynuuje, to znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą waszą i moją. To jest niesamowity fragment. Jeżeli połączymy go razem,
W pierwszym momencie możemy pomyśleć, że Paweł chce udzielić daru w kontekście może uzdrawiania, może jakiegoś proroctwa, może jakichś innych takich nadzwyczajnych darów duchowych, ale kiedy kontynuuje i mówi, to znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą waszą i moją, zaczynam wątpić w to, że chodzi mu o tego typu dary, a zastanawiam się, czy Paweł nie mówi, ja chcę się podzielić z wami moim doświadczeniem, jak poznałem Chrystusa, jak zmieniał moje życie, jak prowadził mnie przez różne dziwne sytuacje, kiedy udawałem się na te tereny pogańskie, aby głosić właśnie Ewangelię i pojawiały się problemy, ponieważ w jednym mieście prześladowali, w drugim mieście prześladowali, w jednym miejscu jak wydarzył się jakiś cud, to nagle opozycja powstawała przeciwko mnie i Pan Bóg musiał mi pomagać uciekać z tego miejsca na inne. Myślę, że Paweł ma tutaj na myśli właśnie tego typu budowanie, ponieważ kontynuuję, nie chcę, abyście i wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem do was przybyć. Byłem dotąd zatrzymywany. Paweł miał dość dużo różnych dziwnych doświadczeń i nie zawsze te doświadczenia pozwalały mu iść tam, gdzie on chciał. Na drugiej wyprawie misyjnej, na którą Paweł udał się, była taka ciekawa sytuacja, że kiedy przechodził przez tereny Azji Mniejszej, próbował dotrzeć do zborów, czy też kościołów właśnie w obrębie Azji Mniejszej, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, ale niestety mówi, że Pan Bóg nie pozwalał im tam pójść, że Duch Święty im nie pozwalał, aby tam głosić. Więc poszli w inną stronę. Próbowali dostać się do krainy północnej nad Azją Mniejszą. Ale tam też, mówi Paweł, że Pan Bóg nie pozwalał im przejść. I w końcu pokierował ich do Macedonii, dając właśnie w śnie taką wizję, w której widział Macedończyka proszącego, aby Paweł przyszedł i głosił im o Chrystusa. A więc to jest niesamowite, że kiedy Paweł zwraca się właśnie do tego zboru, mówi o ludziach, którzy są zebrani w kontekście słuchania o Ewangelii, w kontekście właśnie tego apostolstwa i zbudowania wiary, które ma pomóc im w tym, aby dotrzeć do innych ludzi. I kiedy popatrzymy sobie na te główne myśli związane właśnie z tymi wersetami, możemy zauważyć takie punkty, że wiara, która słynie na cały świat, jest tym, co powinno chrześcijan wyróżniać. Drugi element jest to, że powołanie Pawła jest niejako takim przykładem dla innych i że on bardzo chętnie by właśnie odwiedził tych ludzi. Ale wiecie, powołanie to nie jest jedyny przykład, ponieważ ten przykład musi być związany z praktycznym życiem. Dlatego Paweł zwraca naszą uwagę, że on w modlitwach już stara się, aby wesprzeć tych ludzi, którzy są tam zebrani. Modlitwa jest jednym z najważniejszych rzeczy w takim życiu chrześcijańskim. Bez modlitwy to jest tak, jakbyśmy nie chcieli oddychać. W pewnym momencie po prostu zabraknie nam tego duchowego tlenu i umrzemy. Dalej mamy działanie związane z doświadczeniem. A więc jeżeli podzielimy się doświadczeniem, tak jak Paweł chciał się podzielić, ale chciał też usłyszeć od nich doświadczenie, aby kiedy się podzielą, mogło to przejść w działanie, w takie praktyczne ukierunkowanie na głoszenie Ewangelii. I mamy ostatni element. Mimo różnych problemów ta Ewangelia dociera. Ta Ewangelia jest głoszona, mimo że Paweł nie może dotrzeć do nich, nawet jeżeli bardzo, bardzo tego pragnie. Kolejne fragmenty, które sobie przeczytamy, są od 14 do 17 wersetu. I zapisane są tutaj takie słowa. Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych. Także na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Ten fragment jest tak naprawdę pewnym motywem, który będzie się później powielał u apostoła Pawła. Ale zwróćmy uwagę, że zaczyna od tego, że jest on dłużnikiem. Ciekawe słowa, ponieważ dłużnik to jest ten, kto się zadłuży, a więc jest komuś coś winny.
I Paweł, patrząc na swoje życie, uważa, że przez to, iż on zatrzymywał Ewangelię, prześladował Kościół Boży na początku, jest zobligowany do tego, aby właśnie tą Ewangelię teraz głosić. I zwróćcie uwagę, dla kogo on chce ją głosić. Zarówno Greków, jak i barbarzyńców. Ciekawe słowa, ponieważ Grecy mimo wszystko byli uznawani za tych takich bardziej cywilizowanych, ale barbarzyńcy to już byli ci, no wiecie, tacy na obrzeżach, tacy nieokrzesani. I Paweł pokazuje, że tak naprawdę dla niego nie ma różnicy. On dla Greków, którzy są uważani jako poganie, jako ci gorsi, jest w stanie głosić, ale to nie jest wszystko, ponieważ on jest w stanie głosić również barbarzyńcom, którzy są uznawani jako jeszcze gorsi w kontekście osób, które pochodzą chociażby z narodu izraelskiego, tych pierwszych, którzy uwierzyli. I Paweł zwraca nam bardzo ważną uwagę. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację. Tutaj tego nie ma. Paweł jest w tym kontekście, można by powiedzieć, bezprecedensowy. I spójrzcie, że mówi jeszcze, że on chciałby tą Ewangelię głosić, ale nie może i nie wstydzi się, ponieważ wie, że w Rzymie jest wiele ludzi, wiele nacji, jest wielu niewolników również, którzy potrzebują Ewangelii. A więc mówi pewne słowa, które powinny być niejako wyryte gdzieś z tyłu naszej głowy. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. A więc Ewangelia jest dla wszystkich. Te słowa należy zapamiętać, ponieważ one w liście do Rzymian w różnych formach, w różnych analogiach będą się ciągle powtarzać. I w niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. To jest drugi element. Jeden to jest dla każdego, dwa to jest wiara. Ale zobaczcie, że ta wiara tutaj nie jest zbyt sprecyzowana, ale później w liście do Rzymian Paweł będzie wracał do tej idei wiary i na niej się skupimy w drugim, w trzecim rozdziale listu do Rzymian, kiedy będzie nam mówił w kontekście wiary, która tak naprawdę nie jest naszą wiarą, ale jest czymś, co Bóg również nam udziela. A więc nic nie pochodzi od człowieka. Wszystko to, co mamy, jest tak naprawdę darem od Pana Boga. Dlatego Ewangelia jest tak niesamowita w oczach Pawła. I próbuje on pokazać to prawdopodobnie dlatego, że w Rzymie były różne tarcia między tymi osobami, które uwierzyły z kościoła żydowskiego ówczesnych czasów, z wiary judaistycznej, ale z drugiej strony były osoby, które przychodziły właśnie z tych środowisk Greków lub ze środowisk właśnie tych barbarzyńców i oni byli postrzegani jako taki niejako gorszy sort ludzi. Dlatego Paweł zwraca nam tutaj przede wszystkim tą uwagę, że tu nie ma różnicy pod kątem wiary, nie ma najmniejszej różnicy między kimkolwiek, ponieważ każdy w ten sam sposób musi uwierzyć, każdy w ten sam sposób musi zaakceptować Chrystusa. I kontynuuje tutaj Paweł w tej głównej myśli, a więc spójrzmy sobie jeszcze raz na to takie przesłanie. Mamy jeden status społeczny, pochodzenie, to z jakiego domu, czy jesteśmy w pełni z narodu izraelskiego, czy jesteśmy takim miksem, jak niektórzy, na przykład Tymoteusz pochodził z mieszanej rodziny, ojciec był Grekiem, matka była Żydówką, czy też pochodzimy całkowicie z rodziny, która nie miała nigdy żadnego związku z ludem Bożym, to nie ma znaczenia. Drugi to jest Ewangelia Boża, która jest mocą Bożą. I to jest ciekawe, ponieważ Paweł tutaj używa słowa, które jest taką mocą, takim czymś, co pcha do przodu. Ewangelia potrafi zmienić i usunąć bariery. Kolejny element jest to skuteczna przez wiarę. Jedynym elementem, który jest potrzebny, to jest nasza chęć zaufania Panu Bogu. Ta wiara, która będzie tym takim początkiem, a później Pan Bóg będzie to pomnażał i dawał nam więcej, kiedy będziemy prosić. I Kościół Izraela, i Kościół Pogan, który niejako się łączy w wierze, w Ewangelii, w Chrystusie. I wywyższenie sprawiedliwości Boga, która jest tym, co będzie
takim motywem przewodnim życia chrześcijanina. Więc mamy kolejny element od 18 do 32 wersetu, który nazwałem ogólnym objawieniem Boga. Dlaczego tak jest? Ponieważ tutaj Paweł zwróci nam uwagę na pewien problem niektórych ludzi, którzy poznali Boga częściowo i doszło do pewnych komplikacji w tym zrozumieniu. A więc przeczytajmy sobie kolejne fragmenty od 18 do końca. Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli. Ciekawe słowa Pawła. Spójrzcie, że w tym fragmencie mamy dość dużo myśli zapakowanych w jeden fragment. Mamy gniew Boży, mamy bezbożność i niesprawiedliwość i mamy osoby, które robią coś dziwnego, ponieważ one zatrzymują prawdę, ale w niesprawiedliwości. I nad tym pierwszym wersetem, tym 18 wersetem, tym pierwszym elementem tutaj, który widzimy, zobaczymy, że Paweł będzie rozwijał to w pewien sposób. A więc 19 jest kontynuacją, w której mówi, że ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest objawione w jakiś sposób. Pan Bóg w jakiś sposób tym osobom, które nie poznały Go, nie miały bezpośredniego kontaktu na przykład z Biblią, ze Starym Testamentem w tamtym czasie, miały inny sposób, aby poznać Pana Boga i jest to jawne, Bóg im to objawił i pokazuje w jaki sposób. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. I mówi tutaj o osobach, które nie poznały, a więc nie o ludzie Bożym w Starym Testamencie, ale o poganach. Że przez stworzenie jest jakieś poznanie. Ale ze stworzeniem jest pewien problem. Ponieważ kiedy poznaje się Boga częściowo i można dojść do pewnego nieprawidłowego myślenia. I Paweł zwraca nam tutaj na to uwagę, że dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali i zniekczemnieli w myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Zobaczcie, że to jest pewien proces. Proces, który polega na tym, że widząc Boga, poznając Boga bliżej, nagle w naszym sercu pojawia się coś, co nazywamy grzechem w chrześcijaństwie, ale to nas oddala niejako od Boga, a nie przybliża. Nazywa Paweł to nikczemnieniem, zaćmieniem i to zaćmienie powoduje to, że ludzie dochodzą do irracjonalnego wniosku, to znaczy, że są mądrzy, ale zgłupiali. Jest jakaś mądrość, ale ta mądrość nie jest wystarczająca. I Paweł kontynuuje w 23 wersecie, że zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka. Ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Teraz musimy sobie zadać pytanie, o co tutaj właściwie chodzi? Co to znaczy, żeby zamienić Boga, podobieństwo Boga na obraz stworzenia? Tak skracając tą myśl. Zobaczcie, że w chwili, w której czytamy Biblię, na przykład Stary Testament, często autorzy wracają do pewnej myśli, która jest związana z odstąpieniem od Boga. Jest to tworzenie sobie różnego rodzaju obrazów i oddawanie im boskiej czci. Dlatego tutaj właśnie nawiązuje do tego samego motywu, który widzimy w Starym Testamencie często i próbuje pokazać, że poganie przez to, że widzieli elementy Boże w stworzeniu, doszli do złych wniosków w pewnym momencie.
Wyobraźmy sobie to, żyjemy w czasach 4000 lat temu, może nawet nie 4000, może nawet 1000 lat temu, w średniowieczu, kiedy ludzie widzieli pewne zjawiska, nie rozumiejąc ich, przypisywali im nadnaturalną jakąś funkcję w ich życiu często religijnym. Na przykład było wyładowanie elektryczne, piorun gdzieś uderzył, więc była jakaś myśl, bóstwo jest zdenerwowane. Ono działa w jakiś sposób, aby kogoś ukarać. I to myślenie doprowadzało ich do pewnego takiego zamkniętego koła, w którym wierzyli w to, że ci bogowie może nawet mogą zstąpić. Tego typu historie na przykład znamy z doświadczenia Pawła, kiedy udawał się właśnie na wyprawę misyjną w jednym z miast Azji Mniejszej, doszli do wniosku, że jest on właśnie bóstwem, że zstąpił i należy mu oddawać cześć. Czego Paweł mówił, że to w ogóle nie o to chodzi. My nie jesteśmy żadnymi bogami. Ale w ich myśleniu taka była logiczna puenta z tej sytuacji. Cud nastąpił, bogowie zstąpili. I wszystko to Paweł zamyka właśnie w tych początkowych wersetach, pokazując nam, że ten problem, który powstał wskutek niezrozumienia, jest bardzo ważny dla nas, ponieważ on pokaże nam, dlaczego poganie potrzebują Ewangelii, żeby Ewangelia pokazała im, jaka jest dobra droga do Boga, a nie droga, która ich od Boga odciąga. Spróbujmy sobie podsumować. Mamy zatem ludzi, którzy przeciwko Bogu występują albo walczą przeciwko Niemu. Mamy objawienie ogólne, które nawiązuje nam do stworzenia, ale to stworzenie jest w pewien sposób wypaczone przez grzech, który w sercu człowieka powstał i nikt nie pozostaje bez winy w tym kontekście. Kolejną myślą to jest pewne odwrócenie się od Boga i oddanie czci stworzeniu zamiast Stworzycielowi. W tych wszystkich myślach Paweł zawiera właśnie taki początek, a w 24 wersecie i dalej do 28 będzie rozwijał myśl związaną z tym, jakie są następstwa złego zrozumienia charakteru Bożego i postawienia niejako stworzenia w miejsce Stwórcy. Dlatego też czytamy od 24 wersetu. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli mu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim. Mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. A skoro im się to nie spodobało, zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Zobaczcie, że nie można być statycznym w kwestii walki między dobrem a złem, między poznaniem Boga a odrzuceniem Boga. Nie ma tutaj trzeciej drogi, są tylko dwie. I Paweł, kontynuując, mówi, że Bóg ich wydał na nieczystości, na ten grzech. Ale to nie jest wszystko, ponieważ kontynuuje dalej i mówi, że ta pożądliwość ich serc jest czymś, co Boga, od Boga odciąga człowieka. Pożądliwość serc będzie zdefiniowana przez Pawła bardzo dokładnie w kolejnym fragmencie, który będziemy czytali, tym ostatnim. Ale zobaczcie, że cała narracja idzie w kierunku tego, że oni hańbią siebie. Oni robią coś, co jest przeciwne naturze, też tak Paweł to określa. A więc mamy słowa, które nam mówią, że oni zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony.
dochodzi do pewnej dziwnej sytuacji. Może my dzisiaj, patrząc z perspektywy XXI wieku, zastanawiamy się, jak jest to możliwe. Jednak kiedy spróbujemy się w pewien sposób utożsamić z tymi ludźmi i zastanowić nad tym, to przecież to nie jest takie dziwne. Jeżeli zostawiamy Boga w pewien sposób i zaczynamy traktować to, co dzieje się wokół nas, jako wyrażenie Jego woli, dodając i dodając i dodając temu uwagi, nagle zaczynamy rozumieć to stworzenie w kontekście tego, że to jest nasz Stwórca. I Bóg przed tym zawsze przestrzegał i przestrzega dzisiaj i zwraca właśnie na to uwagę w liście do Rzymian, aby był rozdział między Bogiem a tym, co stworzone, i to, co stworzone, jest poddane, a Bóg musi stać ponad wszystkim. Dzisiaj mimo wszystko sporo chrześcijan często próbuje Boga włożyć w ramy stworzenia, ignorując to, że Bóg jest tym, który to uczynił i On stoi ponad tym. Kiedy kontynuuje Paweł, mówi nam, że kiedy wydaje ich im namiętnością, to te namiętności są przeciwne naturze. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka, kiedy to czytamy w pierwszym rozdziale Biblii, w pierwszych wersetach, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, dał im tą planetę, aby na niej mieszkali, aby się nią zajmowali i opiekowali, to tak jak wszystkim zwierzętom, które również stwarzał, powiedział, aby się rozradzali i rozmnażali i napełniali tą ziemię. Ale grzech powoduje coś odwrotnego. Grzech powoduje, że postępowanie ludzi jest przeciwne naturze, a więc już nie spełniamy tego błogosławieństwa i tego takiego rozporządzenia Bożego, aby się rozmnażać, aby było jak najwięcej ludzi, którzy mogą się zaopiekować ziemią. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacji przed upadkiem. Wiemy, że po upadku człowieka w grzech wszystko się zmieniło i ludzie dzisiaj, kiedy patrzymy na świat, często zamiast się opiekować tą ziemią, zwierzętami i wszystkim, co Pan Bóg nam dał, robią zupełnie odwrotne rzeczy i wręcz niszczą świat. Ale to jest inny temat. I spójrzmy sobie, że ten odwrócenie tej natury powoduje coś, co Paweł nazywa jako pohańbienie, jako hańbiące czyny i należną zapłatę, którą każdy otrzyma. Dlaczego? Co jak gdyby jest elementem takim spójnym w tym fragmencie? Że nikt nie jest znaleziony bez winy. Paweł pokazuje, że każdy tak naprawdę zgrzeszył. Że nie możemy jako chrześcijanie powiedzieć, że ktoś, kto żyje na przykład w Indiach albo w jakimś innym kraju, który ma mniejszość chrześcijaństwa i wierzy w różne dziwne bóstwa, posągi, a interpretuje je jako właśnie nadnaturalne istoty, że oni są bezpieczni, ponieważ oni nie poznali, to znaczy, że Pan Bóg na nich lepiej spojrzy. Paweł próbuje powiedzieć, że w kontekście Ewangelii, która ma być głoszona, nikt nie jest tutaj bez winy. Każdy potrzebuje Chrystusa i do każdego musi Ewangelia dotrzeć. Dlatego to powołanie w kontekście tych pierwszych wersetów jest takie ważne. I kontynuuje dalej takie słowa, że skoro się im nie spodobało, to nie znaczy, że oni automatycznie odrzucają całkowicie Boga, ale to oznacza, że oni nie mają zrozumienia. A skoro nie mają zrozumienia, to tutaj jest właśnie rola chrześcijan. To jest właśnie rola tych ludzi, którzy są w Rzymie. Oni mają nieść światło tym ludziom, którzy są zgubieni. I podsumowując pewne myśli związane z tym fragmentem, z tym głównym przesłaniem, mamy wiarę i wiarę w kłamstwo tak naprawdę i jej następstwa, a więc pozwolenie grzechowi, aby on zapuścił korzenie w naszych sercach. Ludzie, którzy podlegają temu procesowi, są przez niego w pewien sposób zdominowani. To prowadzi ich do wypatrzenia charakteru Bożego i do spoglądania na niego ze złej perspektywy. Dodatkowo ten grzech powoduje to, że zaczynamy wielbić to, co jest wokoło nas, co jest stworzeniem,
w różnych aspektach tego wielbienia, ponieważ czasami możemy nie oddawać pokłonu per se stworzeniu jako jakiemuś posągowi, ale możemy oddawać cześć na przykład ludzkiemu rozumowi, który też jest stworzeniem, a ignorując to, co Bóg próbuje przekazać. Też będzie to formą bałwochwalstwa. Dalej mamy zniszczoną seksualność, która jest wskutek odrzucenia Boga, odrzucenia Jego, który może człowieka prowadzić w kontekście sumienia dla pogan, którzy nie mają Słowa Bożego. I Paweł będzie mówił dość dużo odnośnie właśnie tego cichego głosu, który mówi do każdego z nas. Dla tych, którym nie spodobało się poznanie Boga. To są ludzie, którzy odrzucają, ale ludzie, którzy również potrzebują usłyszeć jeszcze o Bogu. Przeczytajmy sobie kolejne fragmenty od 29 wersetu do końca. A będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia, oni, to poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Paweł podsumowuje ten rozdział, tą myśl związaną szczególnie z poganami w bardzo ciekawy sposób, ponieważ on zwraca naszą uwagę na to, że ten taki, można by powiedzieć, od najgorszego grzechu związanego z tym takim przeciwnym naturze działaniu, przechodzi do kolejnych grzechów, które w naszym rozumieniu mogą być lżejsze, ale on mówi, że tak naprawdę to nie ma różnicy między jednym a drugim. Każdy w jakiś sposób uchybił i zaczyna wymieniać kolejne elementy, które grzech zaczyna wtłaczać w tych ludzi. A więc stają się oni jacy? Przewrotni, chciwi, nierząd wchodzi w grę, zuchwali, niemiłujący, przeciwko rodzicom działający. Jest tu mnóstwo elementów, które tak naprawdę są rezultatem grzechu. W każdym wypadku, jeżeli poddajemy swoje serce działaniu i temu takiemu zakorzenianiu się. Ale to nie jest wszystko, ponieważ Paweł na samym końcu zwraca nam uwagę na to, że niektórzy ludzie poznali wyrok Boga, że te rzeczy, które oni robią, są złe, że oni są godni śmierci w kontekście Sądu Bożego, ponieważ Sąd Boży, tutaj Paweł rozpoczyna pewną myśl odnośnie Sądu Bożego, który będzie później pewnym elementem przeplatającym się przez doświadczenie tych chrześcijan w Rzymie, przez nasze doświadczenie, ale zarówno przez obietnicę tego, że Pan Bóg w pewnym momencie sprawdzi życie każdego z nas, czy uwierzyliśmy, czy odrzuciliśmy, a jeżeli nie uwierzyliśmy, albo może nawet jeżeli nigdy nie poznaliśmy, to również Paweł pokazuje nam, że w kontekście tych osób też Pan Bóg ma pewne spojrzenie w kontekście sądu, o czym będzie mówił w kolejnych rozdziałach. Podsumujmy więc. Główne przesłanie w tym fragmencie to jest odrzucenie Boga, które powoduje, że napełnia nas niejako przewrotnością, tym odstąpieniem, tymi złymi cechami, też powiedzielibyśmy w kontekście naszego charakteru, czy też takich relacji międzyludzkich przede wszystkim, ponieważ na tym się skupia, na takich relacjach właśnie w społeczeństwie. Wynikiem są te praktyki. Ale to nie jest wszystko, ponieważ jest jeszcze wyrok dla tych ludzi, którzy takie rzeczy czynią i nie poznali Chrystusa, nie nawrócili się, nie przyjęli Jego sprawiedliwości i Jego przepisu, byśmy powiedzieli, na życie. I dalszy element jest to pytanie, czy jest w takim wypadku ratunek. Bo Paweł mówi, że ludzie, którzy poznają, że coś takiego jest złego, ale mimo wszystko czynią, dla nich nie ma ratunku. Pytanie, czy aby na pewno. Jeżeli pozostaną tacy, to jak najbardziej.
Dlatego Paweł w tym najważniejszym wersecie mówi, że nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Spójrzcie, że tutaj jest ratunek. Tutaj jest ratunek dla tych ludzi, którzy są zniżeni do poziomu zerowego przez grzech, przez szatana. Dla tych pogan, dla tych ludzi, którzy nie uwierzyli, dla tych ludzi, którzy nawet uwierzyli, ale odrzucili, jest nadzieja w Chrystusie, aby oni mogli zostać podniesieni do rangi tych uratowanych, tych, którzy mogą być z powołania znowu wysłani. Nadrzędnym elementem w liście do Rzymian jest nasze powołanie jako chrześcijan. Nasze dążenie do tego, aby opowiedzieć o Chrystusie innym ludziom, aby rozjaśnić życie i aby ten rezultat grzechów, który widzieliśmy na sam koniec, został zmieniony, został naprawiony na coś, co będzie właśnie przeczyło temu opisowi. Że to będą miłujący Boga, że to będą ci, którzy są posłuszni rodzicom, że to są ci, którzy żyją cnotliwie, może byśmy powiedzieli właśnie. Nie ma tego cudzołóstwa, nie ma tych negatywnych rzeczy. To jest zmiana, która jest możliwa dla każdego. Zobaczcie, że ten list mówi nam o ratunku dla każdego z nas, a szczególnie ten pierwszy rozdział. Kolejne rozdziały skupią się na dodatkowych myślach. Będą pewne kwestie rozwijane, aby ktoś nie pomyślał, nie zawędrował za daleko w swoich rozważaniach i powiedział, no to dla nich już nie ma na przykład nadziei. Albo co się dzieje, kiedy na przykład jest poganin, on żyje w tym świecie, ale na przykład on szuka Boga, może tacy też są. Paweł będzie na tego typu pytania odpowiadał. A co na przykład, jeżeli są chrześcijanie, którzy żyją tak jak poganie? To też jest myśl, na którą Paweł odpowie nam w kolejnych rozdziałach. Dlatego zachęcam was, abyście towarzyszyli nam, kiedy będziemy rozważać właśnie kolejne aspekty listu do Rzymian, aby ten list stał się dla nas bardziej czytelny, bardziej zrozumiały i aby ubogacił nasze spojrzenie na osobiste chrześcijaństwo, naszą rolę w społeczeństwie i na to, co Pan Jezus chce, żebyśmy uczynili dla naszych bliźnich wtedy, kiedy my odpowiemy na Jego Ewangelię.